W dzisiejszym programie opowiemy o znaczeniu świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości i szczególnym wymiarze duchowym. Jesteśmy na drodze do Niemęczyna. To jest droga otoczona pięknym lasem i jak się zmieniają pory roku, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, pojawia się taka iskierka nadziei i radości. Nazywam się Natalia Sosnowska. Jestem kierownikiem zespołu Wileńszczyzna. Na co dzień pracuję w przychodni. Jestem po studiach doktorańskich, doktor nauk medycznych i zawodu ginekologiem. O, tak, z staszkami, tak. Tak. No i ten sam bukiecik, tak? Bukiecik, tak, bukiecik, pani młoda ma taki bukiecik. Oby te dziedziny są na literę M, czyli muzyka, medycyna. Ja myślę, że to wystarczająco, żeby się w tym odnaleźć i w dwóch rzeczach jakby uzupełniać swój świat i swoje życie. Taniec ewoluował w szkole muzyczną. Później ja zaczęłam śpiewać w jutrzence pod kierownictwem Jana Mięcewicza. Dalej ta pasja rozwijała się i przeszłam do zespołu Wileńszczyzna. Zespół Wileńszczyzna swoim właśnie takim twardym trzymaniem się repertuaru ludowego, który jest zbudowany na miejscowym folklorze ziemi wileńskiej, jest dowodem, że ta muzyka jest ponadczasowa. To właśnie pamiątki, które świadczą o tym, że zespół miał dużą historię koncertów. Jedna z takich pamiątek właśnie te wspaniałe misie koale, gdzie misie koale to oczywiście Australia i tutaj mamy podpisane dla zespołu Wileńszczyzna: drodzy ukochani, z całego serca naszego polskiego wręczamy wam za tą radość i miłość, którą nam przywieźliście. Lulaj, że Jezuniu, moja perelko, lulaj, ulubione, me pieścidełko. Przepis na niespokojnego dzidziusia w okresie Bożego Narodzenia to jak najbardziej możemy zalecić pośpiewania spokojnej kolędy dla siebie, dla dziecka, czy posłuchania razem z tym dzieckiem, bo muzyka kolęd to była kołysanka. 4 mm, pęcherzyk ciążowy w jamie macicy. Dzidziuś ze sobą przyniesie gwiazdkę betlejemską. Gratuluję pani, może pocieszyć się razem z rodziną. Czym jest dla chrześcijan Boże Narodzenie? Dla chrześcijan okres świąt Bożego Narodzenia jest bardzo ważny. Przyjście na świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zapowiedziane przez proroków i wyczekiwane przez lud Boży, jest jednym z najpiękniejszych i zarazem najbardziej wrażliwych świąt. Bo narodziny Jezusa Chrystusa napełniają światłem naszą codzienność. Dobrze wiemy, że nieraz w naszym życiu światła i nadziei jest o wiele mniej. Jednak za sprawą corocznego przeżywania tego święta, Jezus Chrystus odnawia życie i czas, w którym przyszło nam żyć. Jakie jest przesłanie Bożego Narodzenia? Za sprawą Jezusa Chrystusa nasze życie tchnie żywotnością, czyli tym wszystkim, czego najbardziej pragnie Chrystus. Przecież mówi do nas: Królestwo Boże już jest wśród was. Nie trzeba umrzeć po to, by trafić do Królestwa Bożego. W Apokalipsie świętego Jana czytamy: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem. I otrze z ich oczu wszelką łzę.
Jest to świątynia, którą wypełnia żywy Jezus Chrystus. Wśród ludzi, którzy Go nie znają i których życie nie jest wypełnione żywym Bogiem, tylko tradycją pozbawioną żywej wiary, to właśnie my, chrześcijanie, jesteśmy wspomnianym przybytkiem Boga na tym świecie. Na świecie, w którym wszelka łza powinna być otarta z policzka każdego człowieka. Każdy z nas powinien odnaleźć poczucie własnej wartości, o ile była ona nadszarpnięta przez innych. O ile człowiek zmierza się z bólem i beznadziejnością. Nieważne, kim jest, musimy go zaakceptować i przyjąć. W przeciwnym wypadku nie bylibyśmy świątynią, nie bylibyśmy tym przybytkiem Boga wśród ludzi i Betlejem, w którym narodził się Pan Bóg i które za każdym razem pojawia się w czyimś sercu. Jezus Chrystus pokazuje nam, że nasze życie powinna cechować przede wszystkim prostota, braterstwo i miłość do bliźniego. Nie powinno się jedynie deklarować tego braterstwa i miłości, tylko napełniać nimi własne życie. Tak jak Pan Bóg, który przyszedł i przyjął nasze ciało i naszą egzystencję, tak i my powinniśmy ucieleśnić sobą prośby pozostawione przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy chrześcijanami i dlatego nie możemy obejść się bez wszystkich tych tradycyjnych aspektów, takich jak Adwent, Boże Narodzenie, Wigilia, Pasterka. Moim zdaniem bardzo ważne, by przychodząc do kościoła, członkowie każdej parafii spojrzeli wokół siebie i upewnili się, czy są wśród nich dzieci oraz młodzież. Jeżeli ich nie ma i nie biorą udziału we wspólnej modlitwie, to powinniśmy zapytać siebie, co się stało, że nasze dzieci i nasi wnukowie nie chcą być razem z nami. A gdy odpowiemy sobie na to pytanie, powinniśmy szukać sposobu na odnowę duchową. Nie powinniśmy zapomnieć o duchowym obowiązku przekazania tej tradycji swym dzieciom. Kalendarium na najbliższy tydzień. 25 grudnia. Boże Narodzenie. Święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. 26 grudnia. Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Kościół prawosławny. 25 grudnia. Wspomnienie świętego Spirydona Cudotwórcy, biskupa z okresu IV wieku. Jest patronem garncarzy, żeglarzy i podróżnych. 30 grudnia – wspomnienie świętego proroka Daniela i trzech świętych młodzieńców – Ananiasza, Azariasza i Misaela. Kościół grecko-katolicki. 28 grudnia – wspomnienie świętego Eleutariusza, kaplana i męczennika z II wieku. 29 grudnia – wspomnienie świętego proroka Ageusza z VI wieku przed naszą erą. Jest 10. z 12 proroków mniejszych. Cicha noc, święta noc. Pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. To najpopularniejsza kolęda. Śpiewana jest w ponad 300 językach i dialektach świata. Życzę Państwu, aby to Boże Narodzenie przyniosło nam pokój, zdrowie i radość z narodzin Jezusa. Już za chwilę komentarz do Ewangelii, który wygłosi ksiądz biskup Darius Trionis. Drodzy bracia i siostry, pragnę przekazać Wam serdeczne pozdrowienie w dniu święto Bożego Narodzenia. W tym szczególnym dniu Ewangelia mówi nam o Słowie Bożym, które przyszło jako światło na nasz świat. Ten świat jest pełen różnych słów, ale nie wszystkie słowa tworzą wspólnotę między nami. Dlatego dziś życzę szczególnie nam wszystkim, aby w naszych rodzinach nie zabrakło słów, które tworzą przytulność i ciepło. Życzliwe słowo nic nie kosztuje, a może stworzyć cuda. Kochani, pozwólmy, aby Słowo Boże stało się w nas ciałem. Wtedy On pomoże nam znaleźć pokój
gdy będziemy Go potrzebować w codziennych sytuacjach. W okresie Bożego Narodzenia widzimy szopkę, która co roku staramy się jak najpiękniej udekorować. Ale to nie jest najważniejsze. Bóg wybiera na to, co jest proste. Przychodzi do stajny, gdzie nikt się Go nie spodziewa. Dlatego On chce przyjść do naszych serc, które nie zawsze są ozdobione, a czasem nawet poranione przez grzechy. On chce tam zamieszkać. Pragnę więc życzyć, aby Słowo Boże znalazło w naszych sercach szopkę przygotowaną dla Niego. Niech On zamieszka w naszych domach, dając nam swój pokój i nadzieję. Niech te święta wypełniają nasze serce i domu wewnętrzną radość i światłem. Życzę Wam wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.